Uroczystym ceremoniałem patriotycznym z udziałem asysty honorowej 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy rozpoczęły się tegoroczne powiatowe obchody Święta Narodowego 3 maja. W imprezie licznie wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, a także mieszkańcy naszego regionu. Przypomnijmy, że 3 maja 1791 roku uchwalona została pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Był to niezwykle ważny dzień w dziejach naszego kraju. Aby uczcić 227. rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja, na dębickim rynku licznie zebrali się samorządowcy, parlamentarzyści, służba mundurowa, mieszkańcy, a także przedstawiciele wielu instytucji i organizacji wraz z pocztami sztandarowymi. Wszystkich zebranych przywitali włodarze powiatu, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali, jak duży wpływ na siłę i niezależność naszego kraju miała uchwalona konstytucja i jak ważne jest, aby o tej pięknej karcie naszej historii przypominać jak najczęściej najmłodszym mieszkańcom naszego powiatu. Niech nasz udział w dzisiejszych uroczystościach patriotyczno-religijnych będzie wyrazem szacunku i hołdu dla tych, którzy przed laty, często z narażeniem własnego życia, zabiegali o rozwój, umocnienie oraz suwerenność Rzeczypospolitej. Drodzy zebrani, majowe święto to najbardziej odpowiedni czas na to, aby w radosnej atmosferze manifestować swój patriotyzm i przywiązanie do kraju. Dlatego dziękuję wszystkim mieszkańcom ziemi dębickiej, którzy w ramach obchodów Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji 3 maja dekorują otoczenie swoich domów biało-czerwone barwy. Dziękuję za waszą pamięć o polskiej tożsamości i za szacunek dla narodowych symboli. Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom tej podniosłej uroczystości. Państwa obecność zaświadcza, że pragniemy sprostać dziedzictwu zapisanemu w preambule ustawy zasadniczej. Pragniemy postępować wedle jej słów. Wdzięczni naszym przodkom, czujemy się zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad 1000-letniego dorobku. Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości świętujący udali się na Plac Solidarności, gdzie odprawiana została msza święta w intencji naszej ojczyzny. Stoimy tutaj solidarnie jako Polacy, by dziękować Bogu za dary. Dary, które stanowią o tym, że jesteśmy wolnym narodem, że jesteśmy gospodarzami na naszej polskiej ziemi, że jesteśmy suwerenni, że rozwijamy się i że chcemy na tej ziemi żyć wierni Bogu i ojczyźnie. W takim duchu przeżywamy to dzisiejsze spotkanie, a właściwie modlitwę w tym momencie, po oficjalnych uroczystościach, po tym wprowadzeniu w temat dzisiejszej uroczystości, pozostaje nam teraz właśnie refleksja modlitewna. Pierwszą część obchodów Święta Narodowego 3 maja zakończył apel na placu Gryfitów, gdzie uczestniczący w uroczystościach goście złożyli kwiaty pod figurą Matki Boskiej Niepokalanej, prosząc o pomyślność dla Polski i wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny. Zwieńczeniem 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji było widowisko artystyczne Tych miasteczek nie ma już, przygotowane pod kierownictwem muzycznym Pawła Adamka w reżyserii Jakuba Bulzaka na motywach m.in. Skrzypka na dachu, a także listu Andrzeja Fredry do Henryka Sienkiewicza.